Pozwól, ja muszę też przysięgi Kościoła. Bo moi, kto jeszcze powtarza przysięgę? Nigdy w Polsce, tylko Ryk nie przysięgamy. Dobrze, żeby trzy razy. Powie tekst Kościoła. Powie co? Znaczy, że ty musisz dać znać, kiedy kończysz. Ręką. Ręką, tak. Wtedy werble i wtedy ty, Tadeuszu Kościuszko, dobra. A tu jest jak tutaj? Ty masz tam przysięgę, tak? Ja, Tadeusz, tu na sam końcu. Dobrze, to sobie to wypróbujemy wieczorem, dobrze? Ten, przeczytamy to wszystko. Czyli tak, czyli on czyta to, potem przysięga, Kościuszka powtarza, werble koniecznie. Ja Tadeusz Kościuszko, on powtarza to zdanie. Albo nazwisko, ja Tadeusz Kościuszko. Ale to już wy wiecie, jak najlepiej to są ułożyć. Myślę, że po nazwisku, ja Tadeusz Kościuszko. Ja Tadeusz Kościuszko. Przysięga w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu. Dekret. Teraz ja, Józef Wodzicki, w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu. Tobie naczelniku, tak mi Panie Boże to pomóż, przysięgam, znak przysięgamy, na wojsku. Tak jest. A ja trzy razy. Nie, wojsko przysięgamy, a potem wiwat. No to tyle. Tak przysięga? Kościuszko tak. Tak. Następca naczelnika, 66 lat. Ja mogę to sobie. Garbu jelita. Ale ten Marek nie chciał być nim, także to nie było. Kto? Rostworowski nie chciał nie być. Nie, ale on jest Dębowskim już tylko, musi być starcem. Tak księdza był wybrany kostiumem. No dobrze, ale księdza nie daj, no słuchaj. No dobrze, ale miałeś znaleźć księdza, no co, przecież nie ja wiem z obsady robić go ty. No przecież nie ja szukam jakiegoś artysty. A ona ma tych perów jak na srogu. A wy jesteś już po obsady. To znajdziecie złe księdza. Dobry dzień, dobry dzień, dobry. Szukamy księdza. Co pan by chciał mi ubrać? Może mi księdza? Nie. A kapelusz ma taki, jakby sobie tego włoski taki. Jutro o 6 pod tymi kapucynami. Dama, jako dama. Nie, będzie pani dama, tylko w długiej sukni, piękny. Pani nas znał? Panu, że nie wyjdę za pana. Pani, to już tak się przebiera, że wspaniale, że to... Jego użyjemy, 30-paroletni jakiś. Maj. Może być księdzem. Był księdzem. Oj, byłoby fantastyczne, jakby było przemówienie. Znajdźcie tych kostiumów, bo ja skończam na ciebie. Tak się zamasz. Ale ten ksiądz jest, nie wiem czy jest, on mi nie wygląda z czasu chyba strony. Ja zaraz sprawdzę. Słucha, a tego starca, to jest senator. No nie. Tak. A perukę kto mu sobie? No pożyczy sobie starcu. Pożyczy? Pożyczy, no przecież oni pożyczy. I tego ubierać na generał. Na Dębowskiego, senatora chyba. Będzie was pięć wjechało, Dobrze. Panie Piotrze, czy ma pan teraz minutkę czasu? Tak, tak. Po prostu tak. Nie pytam o godziny, bo to jest tam... Ale najpierw ubrany idę gdzie? Pod kapucynu, tam gdzie pan teraz pójdzie. Kapucyn, dobrze. Tam pan wchodzi do kaplicy, którą panu Bogu pokaże. I co my tam robimy? Czy my zwiedzacie tylko kaplicę? Zwiedzamy, a później wychodzimy. Wychodzicie, tak już... ewentualnie proszę się nie dziwić, jak będzie was, to jest pański Linowski. Jak was pobłogosławi jeden na razie. Od tej chwili na odwyku, tak? Tak, od jutra nie pije ani łyka piwa. Tak. Na kuracji odwykowej. I teraz efektownie jest jechać, bo to lando będzie stało, żeby jednak jechać przed Szewską. Może ludzie udekorują. Za nimi może jechać, ale oni będą szli. No nie wiem, mogą jechać, też mogą iść. No, co to jest za... Niech tu ich widzi. Bliskich. Tak, z bliska, tak? Wreszcie. No i wchodzi, tak, tak, żeby witał się tak. A, może podjechać kawałeczek i wyjść stąd tak do ludzi, a bardzo ładnie. Żeby oni jednak byli widoczni, nie wiem, czy będzie tam tłum, bo to jest tak, może nikogo nie ma. Gapie są wszędzie. Słuchaj, jak nie będzie tłumu, to pan będzie jechał, jak będzie tłum, to pan będzie szedł. Potem wchodzicie tutaj, na ten, na to. Przechodzicie koło przez wojskę sobie. Czy jest ten, to co się nazywa prezentacja, jak to się mówi, przejście przed... Przed tym, raz, prowadzi... Dwa, nie tak. Wiadomo jeszcze jak. Chyba po prostu Wodzicki zapoznaje Kościuszkę z garnizonem krakowskim. Tak, w związku z tym to się jednak staje i coś się robi, tak? No nie wiem, właśnie pytam. No tak robiwałem. Panie, pan mnie pyta.
Pan mnie pyta takie rzeczy. Ja nie byłem w wojsku. Ty byłeś w wojsku. No ja wiem, nie, oni się przechodzą chyba, tak jak ktoś inny. Bo teoretycznie rzecz biorąc to jest tak, jednak prawo w lewo, staje się na środku, mówi się, znaczy nie mówi się, czy jest coś tak, no jest jakieś... Sztandary są opuszczone, to chyba oddaje się honor sztandarom. Na pewno. Na pewno, tak. A nie szablą? Nie, bo to jest bardzo prywatne. Robisz ten ukłon? Nie pyta się, czym się daje. Ale te sztandary nie są takie wojskowe. Będą wojskowe też. Przyjdą, bronią, sztandarami będą. Czy ty możesz pójść z pana? Tak, właśnie. Panie Andrzeju, ja poczekam na pana tutaj, a wy idźcie tam, bo żeby ci na mnie ukryć. I potem więc tak, jest przywitanie się z wojskiem, tak? I teraz ktoś coś czyta. Ja gadam 12 minut, a potem... Tylko potem pan się cofa, tutaj idziecie, tam gdzie przysięgacie obok tej skrzynki, ale trochę dali na lewo, jeszcze 2 metry, żeby to było vis-a-viszewski, bo to jest najładniej. Tak dosłownie, zaraz to wszystko potem, jak przyjdziecie, spod kapucynów. I potem po przysiędze są te 2 słowa, które zostaną znalezione dzisiaj wieczorem. I po przysiędze przysięga jeszcze Wodzicki. Tak, a potem pan mówi przemówienie do wojska, Wodzicki i wojsko krzyczy, co tam krzyczy, przysięgamy, po przysiędze przysięgamy, on daje znak, wiwat Kościuszko, przemówienie do wojska, werble, przed przysięgą są werble, naturalnie. I potem orkiestra gra i pan przyjmuje dar, jeżeli ktoś przyniesie, idzie pan tylko podpisywać na tą estradę, tam pod estradę podpisywać ten akt powstania. A jednak jest inscenizacja. No minimalna. No nie, ale no, tak, trzeba robić. No i no. Potem ja śpiewa dla pana chór. Ty słuchasz. I Rybotycka. Ale już chór, jak pan tak, jak śpiewają dzieci, to już pan odjeżdża na kopiec. Dorożka jest tutaj i my... Nie dorożka, tylko takie lando. Piękne. Słuchaj, Boguś, bierz panów do tego, do kapucynu. Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu. Przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję. Na niczyj prywatny ucisk nie użyję. Lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka Syna Jego. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka Syna Jego.
Wiwat naczelnik Kościuszko! Wiwat Kościuszko! Powstaniu wielkiemu, powstaniu przeciwko całej strasznej, ówczesnej Europie. I śpiewa poloneza, muzyka Freisnera zresztą, chór na cześć Kościuszki. Naczelniku ukochany, prosi bądź tak przekonany, że na miło lek na zdrowie, aby być posłusznym Tobie. Znam Ojciec na Twoje czyny, czuję wszystkie pomysły, że nie chcesz wolność przywrócić, a łatwo w życie skrócić. Naczelniku ukochany, prosi bądź tak przekonany, że na miłość.